Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz. Zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tym razem widzimy się w Ożorowie Mazowieckim, no jeszcze przed Ożorowem Mazowieckim, ale widzicie, że już w tym miejscu i mamy łączenie pomiędzy torem pierwszym a drugim. Jeden jest w przebudowie już, a drugi jeszcze nie. Chodzi mi oczywiście o tory, który tutaj możecie zobaczyć. Ten nowy, który jest zbudowany, to jest tor drugi. Ten po prawej stronie, czyli tor stary, to jest tor pierwszy. Na obydwu torach prędkość po przebudowie to będzie 160 km na godzinę. W tymże miejscu jest łącznik pomiędzy obydwoma tymi torami ponownie, natomiast ten zupełnie w innym celu, w takim celu, aby dało się po prostu do pociągów zmienić kierunek i wjechać bezpośrednio na drugi peron z toru w kierunku Warszawy, czyli toru drugiego. Dzięki temu tutaj też cały rozjazd, który w tym miejscu możecie zobaczyć, no tu będzie naprawdę potężnych rozmiarów torowisko, które zobaczycie na koniec filmu z projektem i z ładnym przekrojem, abyście mogli to wszystko zobaczyć. Aktualnie tor, który tutaj widzicie, ten nowy, to jest tylko i wyłącznie jeden tor, on będzie główny, tor drugi, 160 na godzinę będzie można nim jeździć. Tory dwa po środku, które powstaną, to jest tor trzeci i czwarty, na nich będzie 80 na godzinę i one będą wjazdowe na właśnie perony, na tory środkowe pomiędzy obydwoma peronami. To wszystko tutaj powstaje na razie, no i perony są, tak? Peron pierwszy jest wyburzany, a nowa część peronu pierwszego jest już stawiana. Sieci redakcyjnej nad tym nowym torem drugim jeszcze nie mamy, ale ruch tutaj niedługo będzie już uruchomiony, ponieważ aby wyburzyć dalszą część peronu pierwszego, po prostu trzeba uruchomić nową część peronu pierwszego. Tutaj właśnie w tymże miejscu widzicie, takie ono to już prezentuje, elki peronowe już są, część płyty peronowej jest ustawiona po to, aby po prostu pociągi mogły tutaj już niedługo obsługiwać pasażerów, a stary peron mógł zostać całkowicie zrównany z ziemią. Oczywiście na to wszyscy czekamy, ponieważ ta kładka, która tutaj się znajduje, o której jeszcze coś trochę powiem w tym filmie, no nie jest najlepszym wspomnieniem, jeżeli chodzi o mieszkańców Ożorowa Mazowieckiego. Przynajmniej jak ja tutaj korzystam czasami z tej stacji, to ja jej miło nie wspominam. Tam dalej oczywiście, żeby nie było, jeszcze trochę się ciągnie torowiska. Tam bezpośrednio tego nie zobaczymy już na tych ujęciach, ale tam również jest jeszcze jeden bezpośredni przejazd pomiędzy dwoma torami. Tutaj możecie to sobie zobaczyć na torowisku. Co tutaj warto podkreślić, już bezpośrednio za tym przejazdem kolejowym, czyli dalej w kierunku Błonia i stacji, znaczy przystanku osobowego Płochocin, możemy zaobserwować jeszcze jeden rozjazd, łącznik dwukierunkowy, czyli i z toru pierwszego na drugi, i z drugiego na pierwszy, przejazd bezpośredni o bardzo małym łuku, z tego co ja tutaj kojarzę, natomiast co warto podkreślić, to jest to, iż ten rozjazd tutaj już był, tylko nie był całkowicie wykończony. Tam jak była budowana, tam przebudowana ta linia kolejowa, to już tutaj wszystkie podkłady były, tylko jeszcze bez pośrednio połączenia szynowego. Na tym odcinku oczywiście też 160 km na godzinę to prędkość, którą można przejeżdżać ten odcinek, przynajmniej bazowo, bo nie mówię o rozjazdach. No i też w tymże miejscu, trochę przed tymi rozjazdami bliżej stacji Ożorów Mazowieckich, będzie się kończyć tor numer 5A, na którym będzie prędkość docelowa 40 km na godzinę, ale spokojnie, on jest ślepy, będzie zakończony. Dzięki czemu właśnie pociągi tutaj będą mogły kończyć na przykład taka szybka kolej miejska, SKM-ki, swoją trasę i to będzie taki tor właśnie, tor odstawczy dla tych pociągów. No i jeszcze kawałek bliżej nas, jak tutaj patrzymy z tejże perspektywy, będzie się tutaj znajdować. O, z tej perspektywy jak patrzymy, mniej więcej w tym miejscu właśnie będzie się kończyć ten tor 5A. Następny będzie mieć połączenie z, tutaj patrząc teraz, od lewej strony torem pierwszym, a później połączenie bezpośrednio z torem drugim, aby dało się dojechać na wszystkie krawędzie peronowe, mniej więcej. Co prawda jedna krawędź peronowa, ta typowo południowa peronu pierwszego, będzie zawsze tylko i wyłącznie dla pociągów przelotowych, nie będzie możliwości zmiany kierunku z tego peronu zbytnio, ale to nie jest tak do końca też zbędne, bo z jednej strony od Płochocina będzie dało się jeszcze tutaj trochę pomanewrować. Tak był na sam nowy peron, jak widzicie, stary, w zupełnie innej orientacji, w innym miejscu jeszcze też ustawiony. Nowy peron już z budującym się oczywiście przejściem podziemnym, znaczy nie wykańczanym jeszcze, ale już całkowicie zamkniętym, jeżeli chodzi o tutaj część bezpośrednio pod torem numer 2, co możemy zaobserwować w tymże miejscu. Jeszcze raz, patrząc z tej perspektywy, ten tor najbardziej po prawo, to jest właśnie tor numer 2, a te, które są w starym układzie, to ja nie będę tutaj mówić, żeby nie mieszać wszystkiego, jak to wygląda aktualnie, a jak będzie wyglądać po przebudowie.
Bo tutaj układ torowy i te wszystkie tory, które widzicie w starym układzie, właściwie się zmienią. Większość tutaj torowiska, znaczy wszystko, całe torowisko ze starego układu zostanie wymienione na nowe tory, ale większość też rozjazdów starych, które były w zupełnie innym miejscu, będą po prostu w innych miejscach, więc cały układ torowy się właściwie tutaj zmienia, jeżeli chodzi o stację Ożarów Mazowiecki. Dwa perony, tak to będzie wyglądać, trochę chaotycznie mówię, tak żeby podtrzymać tradycję tych filmów. Tu mamy stary peron, który mniej więcej w tymże miejscu też się również kończy. No i tak jak widzicie, właśnie tu jest ten tor drugi, który będzie przylotowy. Teraz głównie w centrum Warszawy właśnie będzie uruchomiony. Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, ale widać, ewidentnie się przygotowują do tego elementu. Jeżeli już im się uda postawić wszystkie rozjazdy na trasie, to tak to będzie wyglądać. Przejdźmy sobie może bezpośrednio do samego peronu i poobserwujmy, jak to wygląda. Wiata nad samym peronem jest o wiele większych tych zmianów niż to, co było wcześniej, trzeba podkreślić to. Płyta peronowa jest, nie jest dużych tych zmianów na razie póki co, ponieważ stary peron jest na trasie i trzeba go wyburzyć. Zejście do przejścia podziemnego, jak widzicie, to jest tutaj całkiem ładne schodki, winda również jest, nie ma pochylni na tej stacji, będą tylko wyłącznie windy i zwykłe schody, ciekawe czy będzie szyna na schodach, byłoby bardzo przyjemnie, gdyby tak było. I można było na przykład wprowadzać rowery czy inne urządzenia UTO, żeby szybciej wchodzić do pociągu. Jak widzicie, sama wiata jest oczywiście w takim samym stylu, jak była ta stara, która została już wyburzona, aby historycznie i zabytkowo tutaj podtrzymać tą tradycję, jak to wyglądało wcześniej. Oczywiście wcześniej tutaj był tylko i wyłącznie jeden peron i ta wiata była mniejsza, trochę inaczej wyglądała, jednakże chodzi tutaj o względy estetyczne, żeby to mniej więcej podobnie wyglądało. Co do samego układu tutaj na przykład sieci trakcyjnej, tutaj możecie zobaczyć, będzie zupełnie inaczej, jak widać, są bramki nad całą szerokością tutaj tegoże peronu, jak i również nad drugim peronem będzie to się znajdować, a tu jest ta kładka, o której mówiłem, jak było widać przed chwilą na ujęciu, bardzo blisko jest element starej kładki z nową wiatą tutaj przystankową. I to jest na pewno miejsce styku. Ja jeszcze pamiętam, jak jakiś czas temu tam faktycznie jeszcze pręty wystawały i to było bardzo bliskie miejsce kontaktu. To im się udało na szczęście zniwelować, aby nie było aż tak źle, jak to wygląda. Jak widać, tutaj windy w stanie surowym, co prawda ta na peronie już trochę jest bardziej wykańczona, no w związku oczywiście z tym, iż tutaj prace mają być trochę przyspieszone i ruch przerzucony na ten tor również. Jak widzicie, sam tor całkiem ładnie wygląda, tłuczeń jest, chyba już nawet podbity z tego, co widzę. Więc ładnie wygląda. Sam peron, jak i widać na płytach peronowych, ma już ładną żółtą linię, więc doskonale wiemy, gdzie nie trzeba wchodzić, lepiej gdzie nie wchodzić. No i możliwe, że w kolejnym filmie już za miesiąc zobaczymy tutaj nawet sieć trakcyjną. Kiedy są zmiany? Tak jak już mówiłem poprzednio, nie wiem, na razie o tym nikt nie informuje, ale ewidentnie widać, że po prostu się przygotowują do już kolejnego etapu tutaj budowy. Dalej po drugiej stronie widzimy co prawda elki peronowe, ale jeszcze bez płyty peronowej. Jednakże tak jak tam mówiłem, już powtarzam się paręnaście razy, tam jest jeszcze element starego peronu, zjazdu i wjazdu dla osób niepełnosprawnych, jak i również samego po prostu wjazdu na peron stary, więc nie mogą tego wyburzyć do czasu funkcjonowania tamtego peronu. Co warto podkreślić, na samej stacji znajdował się biletomat, jednakże aktualnie nie byłem w kasie biletowej, co prawda, bo tutaj jest kasa biletowa w ładnym historycznym budynku, jak i również jest tam kasownik. Nie wiem, czy tam jest biletomat, został przestawiony, bo wtedy biletomat znajdował się w części peronu, który został wyburzony już, więc możliwe, że biletomat też po prostu został wyburzony i go już nie ma. Tak to mniej więcej się prezentuje, jak możecie zobaczyć w tymże miejscu. Naprawdę całkiem ładny peron, całkiem ładna wiata tutaj w tymże miejscu powstaje. Bramki od sieci trakcyjnej również całkiem ładnie wyglądają. Oczywiście PLK, jak to zawsze ostatnio, robi ładne, białe słupy. Co bym chciał podkreślić, to to, że jeżeli tutaj faktycznie SKM-ki zaczną kursować bezpośrednio po otwarciu tej stacji do ruchu normalnego, czyli za około jeszcze rok, półtora roku, to tutaj naprawdę to miejsce będzie rozkwitało, ponieważ szybka kolej miejska, pomijając to, że jeździ oczywiście w miarę często, no to tak, koleje mazowieckie tutaj już dojeżdżają i w teorii można by stwierdzić, że no dobrze, no różnica jest taka, że będą częściej jeździć pociągi. No właśnie nie do końca o to chodzi. Chodzi głównie tu o to, że jeżeli tutaj będą jeździć SKM-ki, to SKM-ki jednak mają dużo tańsze bilety. Pamiętajcie, że w SKM-ce możemy pojechać do centrum Warszawy stąd, właściwie prawie na bilecie 20-minutowym przy dobrych wiatrach. Ja tu mówię oczywiście o Mazowiach, ale SKM-ki tutaj nie wiadomo, tylko jak będą jechać. Pewnie na takiej samej trasie mniej więcej jak R3. Możliwe, że nawet do Warszawy Głównej, co akurat byłoby bardzo smutne.
Co nie zmienia faktu, że faktycznie te pociągi tutaj będą dojeżdżać szybko i w relatywnie tanich cenach, jeżeli chodzi o bilety. I z tego co wiem, sama gmina Oszodów Mazowieckich, jak i całe miasto, jest przygotowana na ten wydatek, żeby współfinansować SKM-ki na tejże trasie. Także to też jest bardzo dobra nowina. Tam dalej było widać Warszawę, ale już teraz bezpośrednio z lekkim tutaj podskokiem możecie zobaczyć, jak to wygląda z projektem. Z całego układu torowego, jak i również trochę peronowego, stacji i wszystkiego, co tutaj będzie się znajdować, jeżeli chodzi o tą stację Oszodów Mazowiecki. Prosiliście mnie już jakiś czas temu, abym właśnie pokazał te projekty. Dostałem od jednego z widzów, za co bardzo dziękuję, w poprzednim chyba filmie, albo jeszcze poprzednim filmie, te projekty. Dostałem jeden stary, jeszcze z innym układem torowym i jeden aktualny, który tu widzicie. Tutaj na przykład widać dwa tory, które będą zabezpieczać po prostu tory główne. Nie, na wypadek, gdyby jakiś pociąg tam przypadkiem się rozpędził i nie chciał wyhamować. Także jak widzicie, to jest całkiem ładnie to rozlokowane. Ilość torów na nowym układzie stacji Oszodów Mazowieckich jest ogromna. Natomiast najważniejsze tory, które tutaj były objazdowe, żeby ominąć samą stację, jeżeli chodzi na przykład o pociągi dalekobieżne, zostało zachowane, więc tutaj ta stacja nie będzie wpływać negatywnie, jeżeli chodzi o ruch pociągów właśnie towarowych czy też dalekobieżnych. Dzięki czemu będzie możliwość bezpośredniego przejazdu lub objazdu stacji bez zatrzymywania. To jest na duży plus i to faktycznie trzeba przyznać. Tu widzimy kolejny tor, znaczy to jest jeden z tych dwóch faktycznie torów technologicznych, gdzie torów odstawczych, nie technologicznych, torów odstawczych, gdzie właśnie pociągi będą mogły na przykład szybkie kolei miejskie czy SKM-ki zostawiać tutaj pociągi na większe szczyty, czy po prostu, żeby odsapnąć. Jak widzicie, to właśnie ten tor, czyli tor piąty, jest właśnie tym torem odstawczym i na nim prędkość jest oczywiście stosunkowo mniejsza, no bo wiadomo, tam tylko i wyłącznie manewry, żeby wjechać w jednym kierunku i wyjechać również w tym samym kierunku bezpośrednio na perony. Tak jak mówię, ta stacja naprawdę poprawi sytuację, jeżeli chodzi o Oszodów Mazowieckich, jednakże mam nadzieję, że SKM-ki pojadą dalej do Błonia, bo o ile jeżeli chcemy podzielić ruch pasażerów w pociągach R3, to mogę podzielić to na 3 stopnie. 1/3 pasażerów wysiada na stacji Oszodów Mazowieckich, teraz zwłaszcza na tym peronie tymczasowym to jest luksus. 2/3 pasażerów wysiada na Błoniu i pozostała 1/3 pasażerów jedzie dalej do Sochaczewa czy innych stacji. Więc trzeba po prostu łatwo wywnioskować. Jeżeli pociągi by jechały bezpośrednio stąd, SKM-ki, do Błonia, to byśmy mieli te 2/3 pasażerów w całkiem dobrej sytuacji. Mogłoby szybko dojechać do Warszawy w relatywnie dobrym cenie biletów, a trzeba pamiętać, że Błonie to już jest strefa biletowa poza warszawskiego transportu publicznego i tam już płacimy tylko i wyłącznie bilety kolei mazowieckich. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej na zajezdni Annopol, ale i w innych miejscach. Cześć!